Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Korle, Nexus, Andromeda, Mass Effect Andromeda, a także Paprotki. Dawno nas w tym tytule nie było, zarówno w postaci odcinków na kanale, jak i spotkań na żywo, a to za sprawą misji od Liama. Trzeba było ją gdzieś offline'owo nadrobić, a nie zawsze był na to czas, czy nie było do tej pory za bardzo czasu. Jednak nim przejdziemy do naszej głównej zabawy, to dzisiaj kilka jeszcze zabaw pobocznych. Przenośnie i dosłownie. Na początek Keira, pogadajmy. You made it. I ordered some snacks. You like these, don't you? I do, actually. Thank you. And I asked the bartender to signal if you're... if you know who comes by. It's funny, I know so much about you already. I guess this is your chance to get to know me. Chętnie. Then tell me everything, mysterious Miss Tavessa. Like, how did you get into journalism? My parents were ambassadors. I had a misspent youth sailing around the bay and going to fancy diplomatic parties. Thing is, a lot of politics gets decided at those parties. History's made, and no one's watching. One day, I put down my cocktail and picked up a camera. I got a taste of the diplomatic life. My father was once a military attaché. On the Citadel, right? If my parents hadn't disowned me, we might have met sooner. I know what this is. Out there, you have another life. But when you come home, maybe we can belong together. Inne życie, tak? Podwójne życie, tak, kolego? Spending more time with someone like you? What more can I ask for? Try asking. I might surprise you. What if we skip out, have drinks at my place instead? What are we having? Whatever you'd like. Oh. No, Keira nam nie da za bardzo wyboru, czy na pewno tego chcemy, ale to taka też ciekawostka, jeżeli chodzi o romanse z pobocznymi postaciami, jak chociażby właśnie Keira, czy też pewną Angarką, ale do tego pewnie przejdziemy niebawem. No to są takie właśnie poboczne romanse, nie mające większego znaczenia na fabule, a takie główniejsze, powiedzmy, zabawy kryją się tutaj. Sojusznicy, związki, no i właśnie, a może właśnie, za dużo zdradziłem. Idziemy do Kory pogadać z nią. Halo, halo, czy pani wołała? Uh-oh. Got a report of a very serious lighting malfunction in your quarters. In my quarters, huh? Yep. Guess you won't know unless you head down and see what happens. Awaria oświetlenia, czy może jakiś wyciek? Sounds like this needs my full attention. Malfunction, huh? I think I've been set up. You got me. I wanted an excuse to see you. I want to see you is reason enough for me. Everything we faced, and you're still such a sweetheart. And you're an incredible woman. A sweetheart and a sweet talker. A pathfinder. I know when I found something good. Shh. Tu nie chciałbym przerywać całej sytuacji. Ogólnie pójdziemy w kierunku chcę ciebie. Jednak to, co kryje się w tym miejscu, niestety musi zostać umieszczone na kanale zapasowym. Link znajdziecie w opisie tego filmu. Oczywiście dopiero po zalogowaniu będzie to dostępne. A teraz sobie zostaniemy na spokojnie, romantycznie. Though we're not exactly alone. Sam, can you turn off your logs for a while? My authorization? Yes, Lieutenant Hopper. Actual alone time. Best view on the ship. All those stars. Look, there's a dragon. Corona Andromedae?
Maybe. Not quite as beautiful, though. Riders' footprints, changing lives wherever they go. One day we'll go adventuring together. Just the two of us. A rover, a tent. No maps, just the stars. Like the old navigators. Ryder, are you? Shh. I've got you. I tak to właśnie wygląda. Więc przy okazji... Tak, możemy jeszcze pogłaskać szczurka, jak już tu jesteśmy. Chyba pokazywałem, jak go złapaliśmy. No dobra, to w takim razie teraz przechodzimy... Koniec przyjemności, przechodzimy do głównego zadania, które jest dzisiaj w planach, a mianowicie spotkanie z Liamem Costą. Nieco inne niż z Korą, ale to widzimy się już u Liama. Dobra, prawie u Liama, bo tchórz nam wysłał maila. Nie chcę pisać o tym w mailu, a jednak potrzebuję twojej pomocy w pewnej kwestii, ważnej kwestii. Nie chcę zagłębiać się w szczegóły w e-mailu, a tobie nie spodoba się przyczyna. Mogę jednak wszystko wyjaśnić, wpadnij do mnie porozmawiać. Okej, innymi zadaniami się zajmiemy później, teraz spadniemy do Liama, skoro to sprawa niecierpiąca zwłoki, a stawka większa niż szycie. No to lecimy do chłopaka. W międzyczasie jeszcze pokażę tylko krótki przebieg rozmów poprzedzających całą tę historię, które powinny nas prowadzić do tego, co tutaj się tak naprawdę wydarzyło i dlaczego Liam chce z nami teraz pogadać. Liam, ten wieczorek, weź coś, zamulasz. Jak podszedł do Liama. O! Pathfinder, sorry if things got strange last time we talked. You're the first person I told about all that. It, felt really good. I know it was really personal. Thank you for trusting me with it. You say that like I was making logical choices. Thanks for getting it. Anyway, made me think we should do more just out and about. Off ship, like the market on Aya. I've got some contacts and some things I'd like your eyes on. But mostly, it's a day out. Something familiar. Turns out I need that. Liam Costa, żeby życie miało smaczek, raz Azjata, raz Afroamerykanin, tak? Jakoś tak to szło. No to co, mamy zadanie z Liamem, ale zobaczymy, może Lexi też coś chce, tylko żeby nas nie podrywała. Fuj, Lexi. Liam, pogadaj, zmień temat nam. What am I looking for? Iran called out supplies that may have useful properties for our tech, just need to get Sam's eye on them. Take a stroll, enjoy the market. Nav sent. Ło, dzisiaj to wszystkich skanujemy wzrokiem. Ciągle słodkie. Okej, mamy... Ło! Liam? God damn it. What's going on? Nothing to worry about. Just come grab a table with me. Co oni kombinują? A, może Liam chciał alkohol na wieczór, tak żeby się rozluźnić. Może być taka prawda, ale to co, chyba no, nie chciałeś ukraść. Opie, jak ci brakuje kredytów, to powiedz, dogadamy się. Pathfinder, you're good here. We'll worry about the data another time. Liam, what's going on? I figured we should end up somewhere nice and open. You were being cased. Are you getting me in trouble? What was this about? We're not in trouble exactly, but I don't blame them for being angry. I wanted to get data that would help yields at our outposts. Baran told me what to scan, but I called it off. I still owe her, but it's better than pissing off some gouging hardliner. Sorry I didn't clue you in. It's a security thing. Food is security. No w sumie, event to całkiem ciekawe. Zaraz... Was this an attempt to copy their methods? Steal secrets? Wrócimy We're do not temat. Competing companies. It's about learning to live here. Remember my Tempest freakout? I tried proper channels.
got blocked by the Angara and the Nexus. There's only so much Jarl can tell us, so I did what we do back in Crisis Response. Bend the rules. Nie zaskakuj mnie tak. You do what you have to, but let's not make a habit of it. I don't want to. Like I said, I don't blame them for getting cross. The last people who showed up out of the blue were the Ket, the ultimate users. I don't want us getting lumped in with them, and I really, really don't want to ruin the market. Street food and shooting the shit with you? Feels normal. About time something did. We may have to stick to ourselves for a while, if that's what both sides seem to want. It isn't. Saw it all the time during Crisis deployments. Us versus them turns into food versus no food. We have to figure this shit out, or both sides will hurt. A teraz możemy zapukać do jego drzwi. Something I should know about? Hey, I was just... How you doing? I'm... Great, just, I told you I screwed up, and I have. Remember Verand? My contact in the Angara? She's gone. The whole group is gone. Sudden. So, yeah, up for a rescue? Because if we don't, we could be next. Of course we are. Why wouldn't we go after them? Yeah, because I gave Verand Nexus data and nav points. Why would you do that? We need to know how to live here. I tried asking. I tried taking. No one would help outsiders. So I took initiative. Gave her data and tech so she could mod it. Verand was... She is a good risk. But if pirates interrogate her or barter her to the Ket, it's our heads. Why didn't you alert everyone immediately? If they have her info, they have our comms. The Nexus goes on alert, they'll know. Varan's people are tough. They'd have fought if they thought there was a chance. Something made them think there wasn't. I won't risk that. Bad enough I have to involve you. Like I said, I screwed up. Naprawimy to. Aj. We'll take care of it before it's a problem. It's already a problem. I got a lead from a trader. A grainy visual. We find that system, we find our bad guys. I also asked Bradley for people to help intercept. I thought they might want to pitch in. How are a bunch of settlers supposed to help? That's what he said. We're on our own. I'll forward the visual to the bridge for when you want to start hunting. And... Sorry. Aj, przeprosiny przyjęte. Wracamy na mostek, może trochę tu pobiegamy, bo dawno nas nie było w tej okolicy, a... Ładnie się to prezentuje. Kilka aktualizacji już na karku w stosunku do poprzedniego odcinka. Próbuję zobaczyć, czy są jakieś zmiany. Ale chyba to, co najważniejsze, pojawiło się w pierwszej aktualizacji, gdzie zmieniły się te oczy. Dodali cienie i o, jak te twarze teraz już normalniej nieco wyglądają. Lecimy. Lecimy, a jest. The heart of this system is a massive red giant, like Arcturus back home. Far more remote, I'm afraid. Okej. Okay. Będzie co tu jeszcze skanować, zwiedzać, sprawdzać, a może na szybko? Nie. Nic w tym miejscu nie ma, ale za to tu kryje się misja Liama. O, łobuz. Wpakował nas. Looks like a match for the system info Liam gave me. Detecting Ezo wash and debris. Ships have been through. My contact Verand is out there, I know it. Gear up for pirates. It's not landable. I've got a plan. Great, he's got a plan. Skoro ma plan. All right, we're set to go. Somewhere. This is on me. I'll take care of it. Any sign of the pirates who took my contact? There's too much background radiation. Could be anything hiding out there. All that debris in orbit. That tracks. Heard they were scavengers. I'd hoped Bradley or some of our colonists would follow. Join in. We'll make do with what we've got. What's the plan? Somewhere out there is a ship full of pirates. They might have our specs. Thanks to you. Yes, thanks to me. So we can't go in hot. I say we play to their scavenger routes. With... that debris. I'll explain in the airlock. We've wasted enough time. Let's hit the go button, shoot pirates, and save people. We've got this.
Pewnie. All right, I'm in. Let's do whatever this is. Yeah, I thought you'd... Wait, what? I mean, yeah, hell yeah. We play this right, they'll deliver us just where we need to go. I have a plan. Nie pierwszy dziś. Not loving this plan, Liam. Come on. Hiding in derelict cargo to get scavenged? Sure, we don't know what we're up against. Neither do they. Trojan horse simple. What's a horse? And how do we know there's air out there? There's air. Whoa, this isn't right. Liam, you said to expect pirates. This is a catch ship, a big one. Change of plan? Okay, it's a catch ship. But scavenging isn't the MO. Alarms, Liam. Doesn't change why we're here. Find Varan and get out. Somehow. Alarms, Liam. I know. Zapowiada się ciekawie. Okej, tylko gdzie są ci ludzie? Tam. Chyba możemy zaczynać zabawę. Tylko trzeba znaleźć, o właśnie, więcej przeciwników. Dziwna sprawa, bo... Mamy tu w gruncie rzeczy angarów. Ale, wszystko przed nami. A teraz zabawa. Na refleksję przyjdzie czas później, nie Liam? To taki standard chyba u naszego kolegi. O, coś nam rzuci... Moment, coś nam pod nogami biega. To chyba dobry czas, żeby się ewakuować w ten sposób. Zawołać naszego kolegę kosmicznego. I... O, znaleźć elektrokombinację. No właśnie, tak też postanowiłem nastawić się trochę na kombinację, bo dawno... Nie bawiliśmy się w ten sposób. Okej, pogadamy. Pogadamy, konsola, pograjmy. Kłam? Nie no, wstyd to kłamać. This is the Pathfinder. We've boarded your vessel, we demand compliance. Oh, really? What is this? Get cameras on the bay. We'll figure it out. Stokes. This ship is property of Talonwing. Now you're property too, just like the rest. Well, that wasn't going anywhere useful. Shoot pirates, rescue contact? She's here. Somewhere. Think they've salvaged this thing? They're not Ket. Sam, do you have us? Not precisely, Pathfinder. Debris and radiation are still disrupting scans. So where to? Find Varan and fast. This way. Not that way. Start there. Let's go. Jak przyjemnie, ale jak... Mógł zdradzić snajperkę nasz kolega. O, snajper? Okej, no właśnie, pogadamy później. I to jest właśnie powód, dla którego mocno zależało mi, żeby pokazać tę misję na kanale, ponieważ szykuje nam się chyba jedno z ciekawszych wyzwań. Dobra, znikaj. Kolego, oj, to nie wygląda za dobrze. Kojarzy mi się Impact Winter. Ściana nas pochłonęła. To musimy walczyć tak, jak możemy. Problem polega na tym, że nie możemy się ruszyć. Dobra. Problem był ze mną, tak nie zauważyłem, że była odpalona konsola. O, dziękuję. Z nieba żeś spadł. A już myślałem, że jakieś bugi. No nie, po takim czasie to już chyba bugów to nie ma. Jest coś ciekawego? Nie, czyli dobrze robimy, że nie podnosimy. To co, wychodzimy? Kolego, tylko nie z konsoli. A, tutaj. Może być. Come on, we have to find Varan.
We don't even know if this is the way. Well, something has to go right. You take a risk for the right reason. It's supposed to work. Wszystko gra. You dent your locker, the principal will be pissed. It isn't a joke. I jumped us here blind. We don't know where anyone is or how anything works. And now we're fighting some asshole who wants everyone chained. It's like hitting Andromeda all over again. I seal the bay. Don't make this about the whole initiative. We're here to help, and why am I the one defending your plan? I don't know. I will not be ignored anymore. See? Total asshole. That's it. Space them. Callan, we come. Ugh. I will not be ignored. Such an asshole. Ah! Shit! Liam! Hold me! Unimpressed. Get on the junctions. Go. You folks need a hand? Oogie! You have timing! We would have come in sooner, but we didn't know how we could help. Settlers aren't soldiers, but a wreck of a ship with bad shielding? We've got engineers, son. Oh, power surge. This beast does not like being prodded. Shit. It's the artificial gravity. Shit. Everything's shifting! Liam, Pathfinder, are you okay? Gotowi, zwarci do akcji. To jest właśnie... Get to engineering and fix the graphs. Then I'll do it myself. Też dobre. W jaki sposób... Oho, musimy doładować nasze granaty. Jak bez tego ruszać dalej? You take care of the fighting, Liam. Find Varan. We'll keep this barge stable. Oh, hell yeah. W jaki sposób nasze wcześniejsze wybory mają tutaj wpływ na to, co się dzieje? O, a coś ty wziął do ręki, kolego. No dobra, skoro tak. Tak, tu w sumie to właśnie. Teraz ściany są podłogą. Czekać, aż sufit się tak stanie. Po dobrej imprezie. Jeżeli... Dobrze się orientuję, ta broń pozwoli nam też w którymś momencie tworzyć kombinacje, co prawda zapalające, ale mimo wszystko. Sprawdzimy też i inne opcje. Chociaż snajperka miłość ma, żeby się nie obraziła, bo to różnie z tymi broniami bywa. Chociaż nie znałem nigdy żadnej broni, chyba że w kawałach. Sounds like we're committed to moving forward. Bright side. No one's sneaking up on us from behind. Najważniejsze nie tracić humoru. Nie, Liam? Mam nadzieję, że masz jakiś plan. Dobra, dobra. Samotny strzelec. Nie, nie, my już samotnie to tutaj nie biegamy. Duchy? A, jeszcze wyżej. Najlepsze jest to, że zupełnie albo nie pamiętam tej misji, albo... Coś tu się pozmieniało. A to tylko na lepsze. Moment, moment. A, w sumie nie czeka. Całkiem niezła broń. Long way up. Wait, there'll be a vent. We can blow it. You knew that how? Bren mentioned it. Believe I said she studies tech. W sumie to z plecakiem odrzutowym nie powinna się nazywać wspinaczka, a wskaczka. Chyba. Dobra, niestety ta broń, albo niestety nie ma tak dużego zasięgu, żeby coś tu zdziałać. Czeka nas pewna zmiana. Co prawda oni też... Z tej odległości są dość małym celem. Żeby sprawnie to poszło, ale jeżeli się nie będą wyjątkowo mocno ruszać... O, nasz kolega. To powinniśmy dać radę. Może parę granatów... O, o! Nie... No właśnie, to mi się nie podobało. Dobra. Krótka niewidzialność teraz uzupełnia nam
pancerz. Właśnie, nie wiem, czy przedstawiłem wszystkie rzeczy, jakie doszły nam po drodze. W ten moment, ale coś tu pika. Piszczy. Łobuzerstwo, wychodź. Snajper. Chyba widzę jego głowę. Nie, to jednak nie była głowa. O! Tak. Możemy potestować. No dobra, snajper nam nie wyjdzie, ale pozostał chyba jeden, jedyny w tym całym bałaganie. Podniesiemy sobie tak. Życia mamy full, ale granatów nigdy za wiele. A w sumie można by było go ominąć. Albo i nie. Czerwone drzwi, czerwony alarm. Idziemy do ciebie, kolego, idziemy po ciebie, kolego. Ale jak mamy się spotkać tak blisko, zobaczysz, jaka snajperka jest. Moment, gdzieś ty jest. Niefajna. O! Grace is working on the lockdown. Thank you for the chance. Let's get eyes on some data. Can you spot a control hub or console in the room? Have your Sam push a scan of it to me. Sam wyślij skan. Tak. Czegokolwiek. Tam wygląda jak jakieś przejście, więc może nóż to o to chodzi. O ile uda nam się wylądować. Jest coś. Forwarding scan result. Thought so. Kala did a power reroute. Easy fix. Here's two access points to hit. I'll sync when you activate. Well, go team. Aha, a myślę, że coś aktywujemy tutaj. No dobra, pytanie, którędy... A, jesteśmy już pod nosem. Nie, wyjątkowo fajna misja, wyjątkowo statek... Okej, okay. Mam nadzieję, że już zrobione to, co miało być. Next one. And there's how they salvage the ship. He found a way to retrofit a derelict, and he's wasting it on raiding? Some people get beat down and don't get back up. Myślałem, że Liam zdjął kombinezon. No dobra. Interfejs. Nadpisanie danych. I nadpis danych. Wszystko? Looks good. Hold for unlock. And we know a little about this Caleb. Big chip on his shoulder. This ship definitely made him dangerous. Seen his kind before. Small man, big gun. O, otóż to. I've accessed their security, such as it is. Door control? And cameras. Westy? On it. Watch the monitors. Duża masa, mała kiełbasa i odwrotnie. Patrz na ekrany. Got your timing wrong, Liam. Caleb wasn't hitting the initiative soon. He already did. Pathfinder, we have to end this. Working on it. Przebij się do jeńców. Czyli dobra, drzwi otwarte, możemy ruszać. Dzień. Gravity shifting. Dobry. Wogi? Still here. We'll find you a route to those captives. Liam, a ty nie powinieneś mieć czegoś na głowie? Albo chociaż w głowie? Tak nas tu wysłać. It's the cargo bay. Again? What do you mean you can't see them? Well, get ready everywhere! Oh, I'm looking forward to meeting him. Pathfinder, that door up there. It was blocked before. How about it, Bradley? Negative. You'll have to scan for something manual. Okej, taką ręczną wajchę. Też nie spieszę się z naszymi krokami naprzód, bo często możemy przerwać jakąś dyskusję, a te są tutaj dość przyjemne. Dobra, dokąd to? We move this. Maybe we can reach the door. Let's find the controls. Okej, jakby kapkę bliżej było. There's where we need to go. Move the crane, pop the door. Perfect. Still good, Ovi? Slowing the pace for a moment. Just hacking multiple systems while parked on a ship careening through a debris field. That means he's good. Trochę nas stresuje ten kolega latający. Kalat has filled the hall past that door. And the captives? Past them. Ready when you are. To chyba już teraz. Dobra, drzwi otwarte. Door and crane. Here they come. Też miałem wrażenie, że ktoś stamtąd wyszedł, ale tu mamy całkiem przyjemne miejsce, żeby ich powitać. Jeżeli się... O, nie ruszyli. Dobra, a jednak plan B. Tak. Nie pierwszy już w dzisiejszym odcinku.
Tam mieliśmy fajny zapas amunicji i wszystkiego, ale raz bach i... O, coś tam biega. They're pushing harder! Caleb's feeling the pressure. Keep it up. Czemu oni rzucają do nas? Mam wrażenie, że albo nasi też przyjaciele zostali nieco lepiej rozwinięci w stosunku do tego, jakich zostawiliśmy po raz ostatni, albo też doszło coś w aktualizacji, że częściej rażą prądem, częściej wykorzystują swoje takie możliwości, których do tej pory nie widzieliśmy. Ale to tylko cieszę. Dobra, drzwi otwarte? Aż chyba tak. O, cześć! Moment, miecz? A może nie miecz? Tak, bo to można spaść czasem. O właśnie, to będąc przy tych kombinacjach i różnych rzeczach, prądach. How many pirates does this guy have? Big ship. Looks like an easy gig. Idziemy. Na głupotę będzie czas. Cycling power for doors ahead, but it seals the one behind you. We're not turning back anyway. You know we're getting real lucky. Look, some things you just have to count on. Skill. Purpose, allies. We have them all in spades. And if it goes wrong? It already did. Still better than day one in Helios. Oj tam, nie pocieszaj tak, kolego. Bunkered in the next room, Pathfinder. Sniper, maybe two, and I think cages? Thanks for the lookout. No, zachęciła nas do wejścia. Raz tak, gdzie jest snajper? O, nie jest tak łatwo tu przejść. Nie chciałbym spaść. No ale dobra, jak tu już sobie siedzimy. Raz tak, snajper, klatki. Jakieś... O, MMA miało tu być. Kolego, nie strasz. Dobra, no to tyle. Snajper już chyba o nas wie, nie... Tu więcej tego. To przetestujemy coś na małe dystanse. Sabotażysta. Tak, nasz sabotażysta też tam lata. Raz tak, ty nie. Za to ten był już całkiem ciekawym celem. Gdzie on się... A jest. Daj rękę. Dobra, o. Myślałem, że na raz zejdzie. No właśnie, nasza nowa, ulepszona czarna wdowa też zupełnie inaczej tu działa. Ale mimo wszystko trochę jej brakuje, żeby na raz załatwić problemy. Miecz 2. Raz i dwa. Po problemie prawie, bo jeszcze mamy... Męcz go! Tak, o, bardzo dobrze. Jeszcze lepiej. Dobrze, bo nam kolega nie dość, że ich męczy, to jeszcze namierza. Teoretycznie. Sabotażysta. No dobra, przejdziemy jakoś bokiem najwyżej. Mamy jeszcze właśnie taki sposób przemieszczania się. No i pojemniki. Warto zajrzeć, chociaż chyba nie. Kolego, tak, bez takich. Jak mało granatów się narzucaliśmy. Aż niemiło patrzę. O, moment. Nie zamykać tych drzwi może jeszcze. Widzę tu spore problemy. A moment, to są chyba nasi. A ci nie są nasi. Czy tam nie ma czasem szyby? No dobra, gotowi na akcję? Mam nadzieję, że tak. That's them. Seal the bulkhead. Now's our chance. Take them. A może nie było szyby? Hydra. No po takim czasie to nie jest najprzyjemniejsze spotkanie, ale zawsze my możemy zniknąć. Mam nadzieję. Czy to umie przestrzelić się? Oby nie. O, a umie przeskoczyć. To trochę gorzej. Dobra, myślę, że najlepszą opcją by było, o, chyba nasz kolega padł, rzucić parę granatów. O, ładna zadyma wyszła z tego. Mam nadzieję, że uszkodziło je to w jakimś stopniu. I przede wszystkim tak, granaty. Chyba plan B czas. Uruchomić, wprowadzić w życie. Czyli tak, o. To chyba mogłoby strzelać trochę lepiej. No dobra, nie było nas. Tak, przepraszam. Zmiana broni. Na coś... To chyba było dość szybkie. Zobaczymy, nie wiem, czy to kaliber taki, co mógłby zrobić. Coś im. Szybkie może jest, ale... Krzywdy wielkie nie robi. Dobra, zniszcz to. Okej. Okay. O. Tak, z deszczu pod rynę. Już wiem, o co chodzi. Trochę niedobrze wyszło. Kolego, już myślę, że znowu konsola odpalona. Ale to jest bardzo dobry plan, Liam. Na wszystkie twoje plany. Granaty jak znalazł. Dobra. Podoba mi się.
hit that interface, Pathfinder. I need to know what happened on the other side of that door. Spoko, spoko. Kolejna konsola. Hello? Anyone alive out there? We're here. Your initiative? Where'd you come from? Trading ship out of Kadara. Your Nexus? No tak jakoś wyszło. Scott Ryder, Pathfinder from the Hyperion. Holy shit! An arc showed? Is Verandal right? Liam, what are you doing here? Didn't want you getting killed over what I told you. I'd never give that up. Not that it matters. Khaled hasn't asked anything. He dumped her in here, same as us. We're all just labor. Half the ship is our handiwork. To sobie pogadamy. Dość gadania. Może tak. We didn't realize these pirates had gone after initiative already. He isn't picky. Everyone is keeping him down. Everyone is going to pay. The ship rolled up and we surrendered. Seemed smart at the time. Wait, Khaled captured you to fix this thing? He wanted to ransom us, but this ship is draining him. It's a wreck. He had to go back to scavenging just to keep it afloat. So he put us to work. Found a project car, didn't count on maintenance. Otóż to. Okej, wyjdziemy z tego. We had help getting this far, and we'll need more. Can you open this door? I think Dace was working on those systems before all this happened. Hang on. I've got the override, but we need power. Fault's on their side. You get that? Turn on the power from your side. On it. We'll get you out. Aliya, mów za siebie. Boogie, did you get all that? Kariata, can you get them a path? Allow me. Aha. I nikt z tych drzwi nie wyskoczył? Aż dziwne. Patrzę, czy czasem nie ma jakichś zapasowych granatów tutaj, bo niestety nie mamy już nic przy sobie. There's a problem. Dace says the override only pulls the lock. Meaning? It lets the door open under its own weight. But it's upside down. So it's gravity held. You get that, Augie? Gravity. I get you. Kariata, we've been fighting the shorts. Think you can roll with it? All right, Pathfinder. You have the button. Power, override, and hang on. Aha, myślałem, że zaraz upadniemy na głowę. Dobra, o, nie dobra. Dobra, to są takie rzeczy. O, są dobra. Dobra, przetestujemy to wszystko. Coście tu wymyślili? Nieważne, odpalamy. We have the floor. Yes. Ladies and gentlemen, your exit vehicle will be at the nearest airlock. You old ham. Grace will evac, but we can't have Khaled chasing us. Where is he? Engine control. Past where they held the captives. Right. Final stretch to put a stop to Khaled. After all this, I just have one thing to say. Proud of all our people, Pathfinder. Let's do this. Wyglądali jak nasi. Szkoda tylko, że dalej bez granatów, bez kulek biegniemy, ale jakoś sobie poradzimy. Nie z takiej opresji już wychodziliśmy. Konsola? Może lepiej nie. Dzień. Tu nikogo nigdzie nie ma. Może to i lepiej. Fine, take them. I'll chase you down and burn you where you live. My talent wing will never let you sleep. What's he complaining about? Put him right side up, didn't we? Okay. Inductive cooling systems? Override. Oh. I might be turning around on this plan, Liam. Me too. Tak, taki nieruchomy cel jest całkiem sympatyczny do zlikwidowania. Leć nasz latający. A my pomyślimy, co dalej. Takie cztery światła, żółte, niebieskie, coś, nic. Moment. O, jak miło. Zawsze to dodatkowy terminal, zaliczony. To był decommissioned cat arc? They don't care. They beat people until it works, then use it to steal more people. We've got some shooting to do. To tylko lepiej, Liam. Tylko lepiej. Get a ship, fill it with shooters, and I'm still disrespected.
Fine. Fine! It doesn't have to go down like this. No one is taking anything from me ever again, Pathfinder! I'll kill you myself! Cannon's got a pen and a shield pulling straight from the drive core. Hold on, we'll try to hack it. Found a weakness. Hit the mark console. We'll hack this shield one port at a time. Make it happen, Pathfinder. Mam wrażenie, że słyszę tu pod wielkich stóp, tak? Aha, i chyba widzę nawet skąd dochodzi. Dobra, dopóki nie podszedł do nas, to jeszcze jesteśmy w stanie coś tu zdziałać. Ale chyba nim w ogóle ruszymy dalej, warto by było z... Wow, moment. Lego, to... Nie, wow, tu następni. Na konsolę przyjdzie czas. Chyba. Tego tylko tutaj spora dobrze by było zlikwidować. Co ciekawe, ta broń jest naprawdę niezła na nie. Na tych gorzej. Przynajmniej jeżeli chodzi o cel. Możemy tu wejść? Dzień dobry, Nick. A nie, nie możemy. A co ty się tam broń? Uciekaj. Ach, tę konsolę. No dobra, to otwieramy imprezę. Konsola. Chętnie rozwalę. Tak to namieszała nam dzisiaj w planach. A, trochę gorzej. Broń punktu hakowania. A, posiłki, tak? Chyba nikt nas... Nie, już jednak nas widzą. Dobra, dopóki nie biega... Adi, uciekaj. To coś wielkie tu w okolicy. Chyba nie powinno być aż tak źle. Chyba. O. Ale zeszło. Już nie. Dobra, chodźcie. Może lepiej będziemy schodów bronić. I jak? Dzień dobry, tak, pokażemy się na moment. Progress, but Cal is still getting power. Where to? Hold on in there. We're looking for another weak spot. Don't take long. W sumie co istotne też warto pamiętać, że strzelając z wyskoku mamy większą siłę. Pathfinder, let's shut him down. Pathetic Pathfinder. Just lay down and die. Jedna z odpalonych naszych umiejętności. Empty the stores. Throw everything at them. O! Niedobrze. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o takie stwory, to w powietrzu też jesteśmy chyba bezpieczniejsi, jeżeli... Ja to bym rozwiązał tak, jednak mimo wszystko. O, chyba za daleko. A może nie za daleko. To nas tu już może nie ma nam. Tak, widziałem fajny skr... A, tylko my nie możemy wychodzić z tych okręgów. No szkoda. To trochę szkoda. Tak. Znam plan. No nic, pobawimy się z nimi tak. Szczątki przeczytałem schabowe, mówię, co, jak? Wszystko przed nami, coś tam takiego było, o właśnie. Sabotażysta, chyba lepiej, żeby nie podchodził taki do nas. Gdzie jest ten, a jest! Coś, właśnie, zapomniałem o granatach. Coś w sumie ta broń to jest jak jeden wielki granat, tak, jak trafi to lepiej niż snajperka czasem. Cześć kolego, chodź przetestować. O, tuż to. Rzut kamieniem? Daj kamienia. No piękne. Ej, snajperko, chyba cię zdradzimy niebawem. I jak to hakowanie? Idzie powoli do przodu, tak. Powoli o spale. W ogóle nie pozwala im podejść do nas. Lubię to. Drive core. Redirected. That's his shield. Khaled's shield is down. Go get him, Pathfinder. Everyone to engineering. Everyone. Everyone. No to dobra. Mam nadzieję, że tu wielu ich nie ma. O, czekaj. To się trochę wpakowaliśmy. W sumie im bliżej, tym gorzej to strzela. Albo było ich dwóch. Sabotażysta, macie kulki. Tak, widzę, ktoś dołączył do nas. Szkoda, że żona nie trafi... A nie, może trafiła nawet. Kalot już leży.
Co prawda liczyłem na to, że będzie miał jakąś ochronę czy coś na deseń. W sensie taką ala ta latająca kula i jak to zazwyczaj bywało. No dobra, zlikwidujmy resztę. Reszty nie trzeba. Reszta? Jakby jedna osoba się tu kręciła. Zresztą, może jak jesteśmy tu przy reszcie, zobaczymy co nasz Kalo. Gdzie jesteś? That's him, Dunn. The fool. Standing by for evac, Pathfinder. Hit the airlock when you're ready. Don't take too long. I don't like the look of those reactors. Like everything else, push too far. No dobra. Chyba nic istotnego tu już nie leży. Don't tell me a stock shuttle can maglock like that. I saw. Don't spread it around. There you are. Safe and sound? All good, Oogie. We got everyone out just in time. The inside of that boat is 6 kinds of irradiated now. Hold on. Someone wants to say goodbye. Thank you, Liam. I didn't expect whatever that was. You gave them plenty of trouble on your own. Maybe. But it's good to know your friends will come. And their friends. We'll get people where they need to go. Most want to come to Prodromos. Varan says we might get some Angara. That's good news. Otóż to. Zmienimy dane? A w jakim celu? Do domu. No detours. We went through a lot to keep everyone in one piece. I hear that, Pathfinder. Liam, next time, let's just do cards. I'm too old for this shit. I'll believe that when you do. That worked out. Everything just so. Before you start, I want you to know, I'm sorry. I mean, this was a mess. Even though we won, it wasn't by much. It was all worth it. You showed Varan that Pathfinder can stand for everyone. But I need to be smarter about taking risks. So, you're right. Sorry. Okay, go ahead. Jak, kolego, za tak dobrą zabawę mamy przepraszać. Dobra robota. We did good. What? Really? Could do with a little less dangling in open space, but... You got it. Think that thing would survive a jump back to the Nexus? Probably not. I tak kończy się nasza kolejna misja lojalnościowa, tym samym posuwająca nas dość mocno do przodu w całej historii. O, witaj Pajak, znowu tu jesteś, tak? We're going to some dangerous places, buddy. Hang in there. Trochę to trwało, a więc nie przedłużając już specjalnie dłużej, dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!